Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii The Path. Tym razem na wstępie poinformuję może o tym, że dzisiejszy odcinek będzie związany z tematyką depresji. Mogą pojawić się kwestie dotyczące myśli samobójczych, więc jeżeli jesteście wrażliwi na tego typu treści, to nie oglądajcie tego odcinka. Tutaj oczywiście nie będzie nic graficznego, nie musicie się obawiać, że jakaś krew będzie się lała strumieniami, ale kwestie Ruby w niektórych momentach są dość dosadne. Zebrałam już sporo przedmiotów i nie wiem, czy pojawią się te najbardziej brutalne kwestie, ale nie chcę ryzykować waszego komfortu psychicznego, więc teraz macie czas, żeby opuścić ten odcinek, jeżeli taka treść wam nie pasuje i jeżeli jesteście wrażliwi na takie treści, a ja w tym czasie przechodzę do czołówki. Zaczynamy grę. Oto nasza Ruby biedna. Ja już o niej mówię biedna, no ale ja wiem, co tu się wydarzy, więc... Więc mogę o niej tak powiedzieć. No tak jak zawsze pójdziemy sobie najpierw do domku babci, żeby zobaczyć, jak to tam wygląda. W trakcie, kiedy będziemy szli do domku babci, nawiążę krótko do muzyki, którą mamy okazję słyszeć przez cały ten czas w tle. Wspomniałam o niej już kilkukrotnie w poprzednich odcinkach i osobiście uważam, że The Path ma jedną z najlepszych ścieżek dźwiękowych i myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że muzyka z The Path wpłynęła bardzo mocno na całokształt mojego gustu muzycznego. Autorkami ścieżki dźwiękowej są Chris Force i Jarbo. Chris Force jest kompozytorką i performerką, natomiast Jarbo część z Was może kojarzyć z jej działalności w zespole Swans. Choć od dłuższego czasu już tworzy swoją muzykę solo. Muzykę z The Path możecie przesłuchać na kanale Chris Force na YouTubie. Jest też dostępna na Bandcampie, a także można ją zakupić w formie płyty. Wkleję Wam wszystkie linki w opisie. Bardzo zachęcam do zapoznania się z nią, choć nie jest to rodzaj muzyki dla każdego. Jest tam parę smaczków, które nie pojawiają się w samej grze, na przykład reinterpretacja moralizatorskiego zakończenia czerwonego kapturka Charlesa Perrault oraz samej opowieści o czerwonym kapturku, która na płycie nazywa się Grandmother's Tale. Co ciekawe, główny motyw muzyczny z The Path, czyli to, co możecie słyszeć podczas czołówki, oparty jest na istniejącym już utworze autorstwa Jarbo Troll Lullaby, który pojawił się na płycie Sacrificial Cake. W grze nie słyszymy tak dokładnie słów, które pojawiają się w tej piosence. Wkleję wam pierwsze linijki tego tekstu, bo wydają mi się interesujące. Różnią się one, że w The Path pojawia się słowo wilk, a w oryginalnej wersji troll. Tekst zaczyna się od słów nie wpuszczaj wilka albo trola, w zależności od wersji, do swojego łóżka. On zabierze twoją duszę i zje twoją głowę. Także jeżeli ktoś lubi tego typu klimaty, to zachęcam do głębszego zapoznania się z tymi utworami. Ja osobiście, odkąd zagrałam w The Path i poznałam Jarbo, to od razu zakochałam się w jej muzyce, a także muzyce zespołu Swans.
Mam niestety wrażenie, że muzyka z DPF raczej przeszła bez echa, no ale takie są uroki niszowych wytworów artystycznych. Chciałam o tej muzyce powiedzieć w trakcie rozgrywki trochę więcej, ponieważ buduje ona w znaczącej części atmosferę tej gry, a i dla mnie osobiście bardzo dużo znaczy. Okej, okay, ale zbliżamy się już do domku babci, zrobiło się ciemno, zobaczymy jaką animację będzie miała Ruby, bo u Ginger w poprzednim odcinku naprawdę zrobiło się niepokojąco. Mam nadzieję, że tutaj będzie lepiej, wystarczy, że nasz wilk już jest niepokojący. Mamy już trzy urny na stole, widzicie to? Chyba Rose miała podobną animację. I nie wiem, czy zwróciliście, ale zawsze nad łóżkiem babci jest zdjęcie tej dziewczynki, którą wybraliśmy. No tutaj klasycznie odblokowaliśmy 0, ale aż z 4 przedmiotów. 3 pokoje do odblokowania, 260 metrów przeszliśmy. Nie spotkaliśmy wilka. Ocena D. Wiesz, co masz zrobić. No tutaj gra znowu nam brzydko mówi, że mamy zejść ze ścieżki. No to dobrze, Ruby. Bardzo nie chcę tego robić, znając twoją historię, ale idziemy w las. Tu już sobie czołówkę klasycznie ominiemy. Trochę zaczynam się obawiać, bo widzę, że mi się przywiesza ta gra i nie wiem dlaczego. I teraz tak. Idziemy sobie dalej. Musimy spotkać na pewno kruka, jeżeli chodzi o Ruby. Mamy nią faktycznie do zebrania 4 przedmioty. A czyżby nam się tu już miał nie pojawić żaden kruczek? Halo, panie kruku. Przed chwilą jak szliśmy do babci, to lądowały przy nas chyba wszystkie możliwe kruki. O, jest. Ale nic się nie odblokowało. Nie wiem w sumie, czy Ruby ma odblokować coś przy kruku, a spróbujmy jeszcze tego. Przegonić.
No nic się nie pojawia. Okej, wiecie co? Wejdźmy sobie do lasu, a gdyby się okazało, że nam brakuje tych przedmiotów, to ja jeszcze popróbuję z tymi krukami. Tym razem pobiegła za nim dalej i dalej się nic nie odblokowało, więc nie wiem. Zobaczymy jeszcze. Natomiast może powiem wam, co twórcy mówią o Ruby. Ruby jest chyba ulubienicą wszystkich. I tutaj wam przeczytam, co jest napisane na stronie. Inne dziewczyny nazywają ją gof albo gotką, nie wiem jak to na polski przetłumaczyć. To jeden ze sposobów zabijania ludzi. Stereotypizacja, wrzucanie do pudełka i wyrzucanie. Ale Ruby jest czymś więcej niż się wydaje. Młoda kobieta, mająca już 15 lat, życie otworzyło się przed nią niczym gnijący kwiat zepsucia. Widzi wszystko, ale sama pozostaje zagadką. Zapytana o chyba ortezę. Ja nie wiem jak się to nazywa. Widzicie to, co ona ma na nodze? To jest chyba orteza, ale nie jestem pewna. O, i akurat widzę kwiatka. Zapytana o ortezę na nodze mówi, że ją boli, ale nie precyzuje gdzie. Ruby tęskni za śmiercią. Czerpie perwersyjną przyjemność z obserwowania rozkładu społeczeństwa. Ale co się stanie, gdy przestanie być świadkiem, a stanie się uczestnikiem? Co o niej mówią siostry? Rose mówi o niej... Myślę, że Ruby chce umrzeć, to takie smutne. I Carmen mówi o niej, że Ruby jest taka śliczna i gdyby nie była taką nudziarą, to mogłaby mieć wszystkich chłopców. No już sam ten opis jest dość brutalny i wskazuje nam główną część historii Ruby. I no nie będzie to wesoła historia, żadna historia tutaj nie jest wesoła, ale ta będzie dość ciężka, dlatego że no tu już wkraczamy na ten rodzaj historii, który jest, podejrzewam, bliski wielu z nas i być może dlatego jest on taki ciężki. Jednak takie wspomnienia z dzieciństwa, jak miała Rose czy Robin, one już nam z czasem nie wydają się aż takie straszne, chociaż mogą być również traumatyczne, temu oczywiście nie zaprzeczam. Ale rzeczy, z jakimi na przykład zmaga się Ruby, są już zdecydowanie trudniejsze. Tutaj już mamy nawet podpowiedzi z tymi wszystkimi rzeczami, które my będziemy musieli zebrać. Nawet się pojawiają rzeczy, które są u wilka. Właściwie mamy podpowiedzi chyba wszystkich czterech rzeczy, które musimy zebrać, więc już jest zdecydowanie łatwiej, jeżeli chodzi o las. My tu sobie jeszcze pozbieramy te wszystkie kwiatki, które widzę w zasięgu wzroku. Wilk jest blisko, niestety. Słyszę też gdzieś dziewczynę w bieli. I już nam się pojawiła pierwsza podpowiedź. Stosunkowo szybko. Myślałam, że trochę dłużej będziemy musieli zbierać te kwiatki, trochę więcej, ale też coś tam widzę na horyzoncie. Więc sobie podejdziemy. To jest chyba wanna. Jeżeli chodzi o design postaci, o to jak one wyglądają, to Ruby jest moją ulubienicą na pewno. Najbardziej podoba mi się jej design. Jest mi on dość bliski, tak szczerze powiedziawszy. Więc Ruby zawsze mi się podobała i przykuwała moją uwagę. To była pierwsza postać, którą zagrałam w tej grze. Też dość bliska jest mi jej historia, dlatego no Ruby darzy wyjątkowym sentymentem. I też z drugiej strony trochę ciężko jest mi nią grać, ale jednak z drugiej strony była pierwszą taką postacią, która przybliżyła mnie do tej gry i która spowodowała, że
chciałam się zapoznać z tą grą. Tutaj mamy wózek inwalidzki. Ona jest zresztą na plakatach i właściwie na wszystkich materiałach promocyjnych dotyczących debuff. Odblokowaliśmy pokój. Siedzenie na wózku, sparaliżowana dusza, nie mam dokąd pójść szybko. Ty mi, kochaniutka, na razie stąd odejdź. Jeszcze nie będziemy nawiązywać z sobą interakcji, zrobimy to później. Bo w przypadku Ruby to nawiązanie interakcji jest dość ciekawe. Ale tak, zgubiłam wszystkie kwiatki, które widziałam po drodze. I teraz nigdzie ich nie mogę znaleźć. Pobiegnijmy sobie kawałek. Powiem szczerze, że jak na osobę z chorą nogą, nie wiem co tutaj się jej stało, czy miała ją złamaną, czy coś innego, to Ruby chyba biega najszybciej ze wszystkich postaci. Okej, widzę, że zbliżamy się na to pole, gdzie był wilk Ginger, to może sobie wbiegniemy tam od razu, ale zaraz. Bo coś tu zobaczyłam. Aha, tutaj nie będzie tego przedmiotu akurat, ale tam widzę kwiatka. Kurczę, kusi mnie, żeby podbiec w stronę kwiatka. Bo pole, na którym Ginger miała wilka, to ja znajdę zawsze. A z tymi kwiatkami to wiecie jak jest. Mogę ich już później nie znaleźć, więc podejdę sobie najpierw po te kwiatki, które widzę, a później sobie pójdę na pole. Nazywam to polem Ginger, ale to jest, dokładnie rzecz ujmując, pole kwiatów. Ciekawa w sumie jestem, jaka jeszcze jedna lokacja nam się wygenerowała tutaj. Z tego co pamiętam, dla Ruby to będzie albo kemping, albo teatr, którego jeszcze nie widzieliśmy w tych odcinkach, więc fajnie by było, jakby się pojawił. Bo kemping pojawiał się już parę razy. Czy ja tu widzę gdzieś jakiegoś jeszcze kwiatka? Czy nie? Chyba nic nie widzę w okolicy, to okej. Wracajmy w takim razie na to pole kwiatowe. Dobra, podbiegniemy trochę. Korzystając z tego, że Ruby jest taka szybka. Tam, gdzie podbiegliśmy wcześniej, a nic tam nie było, na tym pieńku, to tam docelowo był nóż i znaleźliśmy go, kiedy grałam Robin. Natomiast szczerze mówiąc, cieszę się, że nie znaleźliśmy go teraz, bo Ruby naprawdę wypowiada tam kwestie, które są ciężkie i może to lepiej, że nie trafiłam na niego teraz. Może lepiej jednak przeżyć w samotności to, co mówi Ruby. Nie wiem nawet, czy YouTube by mi nie zbanował tego filmu. O nie, nie chodź po kwiatka, bo nic nie będę widzieć. Strach na wróble i nie ma ptaków. Wspaniale. Chciałabym mieć coś takiego, żeby trzymać idiotów z daleka. O, popatrzcie. Mężczyźni są jak motocykle. Jedziesz nimi, gdzie chcesz być, a potem pozwalasz komuś innemu. Nic nie widzę. Chyba brać za nich odpowiedzialność, czy zaopiekować się nimi? Coś takiego. Mamy kolejny pokój odblokowany. Szkoda, że... Czekajcie. Jeśli dasz mi swoją głowę, zadowolisz mnie tak bardzo. Ze srebrnej tacy zjem cię. Cokolwiek to może oznaczać, bo nie wiem. Czy my tu coś jeszcze mamy? Bo widzę tam błyszczącego kwiatka.
i chętnie bym już podbiegła w tamtą stronę, ale sprawdzę jeszcze to pole. W ogóle Ruby nam się tutaj właśnie kładzie na tych polach kwiatów, co jest fajne, bo nie widziałam, żeby żadna inna dziewczyna się kładła. Nie wiem, przynajmniej jak do tej pory się nie trafiła żadna inna. I pojawiła nam się nowa kwestia, tylko jej nie widzę. Papierosy. Nie mogę uwierzyć, że nigdy ich nie próbowałam, nie paliłam. Powinnam i nie doczytałam do końca, ale tam chyba było... Powinnam, ludzie mówią, że oni, że one skracają twoje życie. Te kwiatki tutaj też możemy zbierać po kilka razy, więc ona tak sobie może chodzić przez to pole. O, jeszcze coś nam powie. Takie kwiaty żyją tylko przez chwilę, po tym jak zostaną zerwane. Bardzo dużo ma tu kwestii do wypowiadania. Ona chyba za każdym razem mówi coś innego, jak tu się położymy w tej trawie, znaczy w tych kwiatach. Tym razem podniosła kwiatka. Okej, bo ona tutaj tak chyba będzie zbierać cały czas. No ona się może... I znowu jest ta kwestia. Ona się może tam położyć. Patrzcie, ile kwiatków ja tu widzę. 3. To stosunkowo dużo. Wydawałoby się, że może nie dużo, ale to jednak dużo. Podbiegniemy sobie tam, bo... A dlaczego ty nie biegniesz? Bo mi wygląda na to, że tamten jest najbliżej. Okej, teraz już biegnie. Jeszcze była chyba na terytorium tego pola z kwiatami, dlatego nie biegła. Ile mamy już w ogóle przedmiotów? Wow, zostały nam jeszcze 2. No, szybko poszło, powiem wam. Trochę mnie to martwi. No nie chcę jej skazywać na tego wilka. Jest mi strasznie jej szkoda. Ja wiem, że to są tylko fikcyjne postaci w jakiejś tam grze, ale jednak, no nie wiem, sympatyzuję z nimi wszystkimi. Jeszcze tym bardziej, że to są dzieci, więc wiecie, trochę to jest brutal. Tu coś nam powiesz? O matko, znowu nam się wyświetliła Ginger w tej pozie takiej nieżyjącej. To jest chyba jedna z rzeczy, która mnie najbardziej przeraża w tej grze, bo te dziewczynki mają taki design bardzo słodki, że można by ich było wcisnąć na przykład do jakiejś bajki dla dzieci albo coś. Widzimy ich w takich pozach. No, dla mnie to jest dość brutalne. Okej, widzę tam ściankę i widzę kwiatka. Musimy jeszcze dojść na pewno do samochodu, bo samochód to jest nasza rzecz, która nam na pewno coś odblokuje. Ciekawe, że ona z tą złamaną nogą biega najszybciej, to znaczy z usztywnioną nogą. I czy to na pewno się nazywa orteza? Tego nie wiem. Tak mi się wydaje, tak mi się kojarzy. Okej, mamy fotel i mamy 2 kwiatki. My już chyba stąd kuli nie weźmiemy. No niestety nie. Zmienia nam się kamera. Niestety kuli nie weźmiemy. Usiąść na fotelu chyba możemy, ale raczej nam to niczego nie odblokuje. Mam wrażenie, że im dalej jesteśmy w grze, tym więcej tych kwiatków napotykamy na swojej drodze. Co nam powiesz, moja droga? Okej, tutaj mamy znowu tą kwestię, że mężczyźni są jak motocykle i tak dalej. I teraz moje pytanie do was jest takie, jak wy to interpretujecie? Dlatego, że men może tutaj być jako mężczyźni, ale może też być jak ludzie. I ja się początkowo, dostaliśmy podpowiedź właśnie, ja się początkowo skłaniałam do tej interpretacji z mężczyznami, że to jest to, co ona sądzi o relacjach z mężczyznami, ale później analizując wszystko to, co ona mówi, to ona zazwyczaj mówi o ogóle ludzi.
Więc nie wiem, jak wy uważacie. W najczęstszych interpretacjach, jakie widziałam, no to pojawiało się, że jednak chodzi tutaj o związki z mężczyznami. Ciężko mi powiedzieć. Dla mnie niekoniecznie, ale wiadomo, każdy może to odbierać inaczej. I tutaj była strzykawka i powiem wam szczerze, że bardzo się cieszę, że jej nie możemy teraz zebrać. Myślę, że dla Ruby to też dobrze, że jej nie zbierzemy. I teraz tak, wyświetliła nam się podpowiedź z samochodem. Jest to niestety dość blisko wilka. O, i nam się wygenerował chyba kemping. Tak jest. Tutaj będzie jakaś kwestia, nie będziemy mieli żadnych rzeczy. Jeśli dobrze pamiętam. No i co nam powiesz, Ruby, na ten temat? Mogę zrozumieć chęć ucieczki, ale tylko głupiec uciekłby do takiego miejsca. Widzę, że ta przybudówka tutaj, cokolwiek to jest, jest zamknięta. Wyświetla nam się Carmen. Jak pamiętacie z ostatniego odcinka, tutaj też interakcję miała Ginger, która otworzyła te drzwi. Tam co prawda nic nie było, ale odblokowaliśmy wtedy pokój. Ile mamy jeszcze rzeczy? Jeszcze cały czas dwie rzeczy do zebrania. Okej, nie chcę tego widzieć. Idziemy dalej. I widzę kwiatka. Tu Carmen. Tam mamy naszą dziewczynę w bieli w namiocie. Przy tym namiocie właściwie nie ma żadnej interakcji. Można jedynie nawiązać interakcję z dziewczyną w bieli. Ale zniknął mi kwiatek. A nie, widzę go. Okej, możesz już biec? Jeszcze nie. Jak wchodzimy na te terytoria, gdzie jest wilk czyjś, to nie możemy na nich biegać. I one muszą dopiero z tego terytorium wyjść i wtedy mogą biec dalej w lesie. Pozbieraj sobie kwiatka. Tam już chyba widzę następnego. Chociaż to dziwne, bo dopiero tu byłam i nie zebrałam ich. Czy tu jesteśmy od drugiej strony tej ściany? Chyba od drugiej strony, bo tam jest jeszcze gramofon. To sobie podejdziemy w tamtą stronę od razu. Płytę gramofonową już zebraliśmy również. Ale może jeszcze coś tam będzie w tamtych okolicach. Ja pamiętam oczywiście, że mam podejść do tego samochodu, ale dopóki widzę przedmioty, a nie mam do nich podpowiedzi, to chciałabym do nich podejść, bo jak mamy podpowiedź, no to zawsze znajdziemy tą rzecz. Co mi tam miga pole znowu, kwiatów? Tak, to już, to jeszcze nie jest mój wilk. Całe szczęście. Okej, biegnijmy sobie w stronę tego samochodu, tylko gdzie on mi tu uciekł? Gdzie jest samochód? Dobra, widzę go. Tutaj się robi tak trochę mgliście. Halo, samochód. Zniknął mi piktogram samochodu. I go nie widzę. A tam jest. Okej. Te piktogramy czasami tak giną w tej mgle, w lesie. Kiedy się zleją z tłem nieba. O, i widzę też dziewczynę w bieli, więc ona na pewno biegnie do samochodu. Teraz, jak już go znaleźliśmy. Ale jest przy okazji kwiatuszek.
Okej, mamy 78 kwiatków. Całkiem niezła liczba. I samochód. No to sprawdźmy. Który cały czas się dziwnie rusza. Odblokowaliśmy pokój. Coś nam powiesz? Silniki i przyjaciele. Włącz ich, wyłącz ich. Życie, śmierć. Czy są różne? Czy się czymś różnią? Coś takiego. No widzicie, ono tutaj mówi też tak ogólnie o tych przyjaciołach. No to też będzie część jej nieszczęśliwego zakończenia, niestety. Wyświetla nam się Carmen. Mamy samochód i jeszcze jakaś jedna rzecz nam została, gdzie nas nie było. Jeszcze musimy iść tam, gdzie graffiti na pewno. Ale w jej przypadku też u Wilka będą rzeczy do zebrania. Tylko teraz tak, czekajcie, bo ja tak sobie patrzyłam na tą mapę i tak sobie zaczęłam wiedzieć, gdzie mi się żywnie podoba. Moglibyśmy w sumie wybiec od drugiej strony, bo nie podoba mi się to, że krążymy tutaj stosunkowo blisko Wilka. Trzymajmy się na razie od niego z daleka. Okej, musimy chyba sobie trochę skręcić w tą stronę. Czy są może na horyzoncie jakieś kwiatuszki, które by nam coś mogły podpowiedzieć? Nic nie widzę na razie. Ale może dziewczyna w bieli by nam coś podpowiedziała. Ona tak lubi się wałęsać obok tego graffiti. Na razie tej chmurki to się ustawiają w okolicach Wilka i to mnie niepokoi. O nie, Wilk nam teraz wylazł z drugiej strony. No to jest właśnie ta mapa. Okej, jesteśmy całkowicie w drugim miejscu. Ale myślę, że jak pobiegniemy sobie tędy prosto, to powinniśmy w końcu wyskoczyć gdzieś w okolicach tego graffiti. Albo w okolicach Wilka. Okej, jesteśmy na dobrej drodze na razie. Z tego co widzę. Czy coś gdzieś tutaj jest na horyzoncie może interesującego dla nas? Nic nie widzę. Kwiatków żadnych też nie widzę. Dopiero tak się cieszyłam, że ich tak dużo i w ogóle. A teraz tutaj ani pół kwiatka. O nie, przeszliśmy to. Czekajcie. To gdzieś chyba w tamtą stronę jest. Okej, dobra. Zbliżamy się. Jest, mamy to. I mamy nawet kwiatka po drodze. Dobra, pobiegnijmy do tego kwiatka. Tam już widzę następnego, ale na razie podbiegnę do tego graffiti, bo wiecie jak to jest z tymi rzeczami tutaj. Raz się człowiek odwróci i już tego nie widzi. Tutaj nam się coś wyświetli. Czasami nie wiem dlaczego, ale jak się podchodziło od tej strony, to wyświetlała się Ginger.
I sami widzicie, że tutaj też perspektywa się zmienia. Okej. Okay. No i widzicie to, co ja właśnie teraz widzę, czyli dwa czerwone kwadraty zamiast tego, co one tam narysowały. Ja, tak jak wam mówiłam, postaram się to znaleźć i wam wkleić, co one tutaj narysowały. Nie rozumiem tego graficznego problemu. Farba ścieka jak łzy. Grawitacja ściąga wszystko w dół. To naturalne. Okej, będziesz jeszcze coś rysować? Czy co będziesz robić? Halo? Tylko tak sobie ją wzięła. Tą puszkę. Aha, ona cały czas ją podnosi. Dobra, zostawiam i idziemy. Tylko przed chwilą mi się tu jeszcze wyświetliło coś innego. Nie wiem, czy to był po prostu jakiś błąd, czy coś takiego. Teraz nam się wyświetla to. No te czerwone kwadraty naprawdę są piękne. Okej, trochę nam się przycięła. Ruby, nasza piękna. Ruby jest naprawdę faktycznie śliczna. Tak jak mówiła Carmen. No mi się podoba jej styl bardzo. Tak jak zresztą chyba wielu osobom. Ona jakoś tak przyciąga uwagę wszystkich, którzy grają w te gry, ale umówmy się, że w te gry też grają osoby, które mają podobny styl. O, tutaj jest skrzynka, która aktualnie nic nam nie da, bo już z niej wszystko wzięliśmy. Została nam jedna rzecz. Obawiam się, że ta jedna rzecz jest na terenie wilka. Bo ten wilk, Ruby, on ma dość rozbudowane miejsce i my już widzieliśmy to miejsce we wcześniejszych odcinkach. Nasza biedna Rose, która jako jedyna słusznie przewidywała, co się dzieje z Ruby. Okej, myślę, że przyszedł czas, żeby wam pokazać interakcję z dziewczyną w bieli. Także poczekamy sobie tutaj na nią. I zwróćcie uwagę, jak zachowuje się Ruby. Trochę sobie tutaj postoimy, bo to zawsze trochę trwa. To nie jest tak, że ta interakcja pojawia się od razu. Ale możecie też się przyjrzeć dokładnie, jak ona wygląda. Tu się właśnie rozpoczęła ta animacja, gdzie czekamy na dziewczynę w bieli. Zamglił nam się też obraz i widzicie, ona płacze. Okej, nie płacz, Ruby, kochana ty moja. Zaraz wychodzimy na ścieżkę, co prawda tylko na chwilę, ale jednak. W ogóle ja wam chyba w ostatnim odcinku powiedziałam o tym, że fajnie, że przeszłyście przez drzewo. Powiedziałam wam o tym, że autorzy dołączyli bardzo dużo grafik i tam jest też tablica inspiracji dla Ruby i ja ją wam wkleję gdzieś tutaj, żebyście mogli zobaczyć, czym się inspirowali autorzy przy tworzeniu Ruby, bo myślę, że to jest ciekawe i fajne, taki trochę właśnie Tumblr Girl vibe razem z takim stylem typowych gotów. Fajnie, że się tym podzielili. Szkoda, że nie pojawiły się takie grafiki też dla pozostałych dziewczyn. Bo o ile na przykład w przypadku Ginger inspiracja Matyldą z Lona Zawodowca jest dość łatwa do rozpoznania, tak dla pozostałych nie. I byłabym bardzo ciekawa właśnie, jakie były inspiracje do powstania innych dziewczynek. Chociaż tam były jakieś podstrony, gdzie było opisane, jak one powstawały, ale mi się oczywiście te podstrony nie otwierają, więc już nie widzę. Okej, co tu będzie? Przytulaski. Właśnie też zastanawiałam się nad wiekiem tej dziewczyny w bieli, bo Ginger jest od niej niższa. Ginger miała lat 13.
Ruby jest od niej wyższa. Ruby ma lat 15, więc wydawałoby się, że ona jest gdzieś pomiędzy tym wiekiem. No natomiast jak dobrze wiemy, wzrost niczego nie oznacza tak na dobrą sprawę. Ale wydaje mi się, że w tej grze może być takim... Ruby, co ci się stało? Halo? Bo zaczynasz mnie przerażać teraz bardziej niż ta babcia w domu. Na co ty się tam tak patrzysz? Tylko mi nie mów, że się zawiesiłaś. Uff. Sprawdźmy sobie jeszcze jakąś inną animację z dziewczynką w bieli. A bardzo proszę się z nami pobawić, póki jeszcze żyjemy. Patrzcie, jak ona ją słodko przytula, tak ją chwyta za głowę. W taki bardzo specyficzny sposób. Okej, jeszcze trochę się pobawcie. Póki na to czas. Jeszcze w jakieś łapki albo coś takiego. O, one się bawią w podobną tą grę, w którą się bawiła z Ginger. Słodkie. Ale czas na nas. I to czas chyba najgorszy z możliwych. Została nam jedna rzecz. Jeszcze sprawdzę na mapie, co my tam mamy. O, patrzcie. Na ścieżce mapa się nie wyświetla, tylko nam pokazuje prosto do domku babci. A to sprytne, widzicie? To jest ta dbałość o szczegóły, o której wam mówiłam. Okej, muzyka się zmieniła, jesteśmy w lesie. Co na to mapa? Dalej jesteśmy według mapy na ścieżce. Oddalmy się trochę. Tam mi gdzieś błyskał kwiatuszek. Bo chyba mamy jakąś nieparzystą liczbę tych kwiatków i fajnie by było zebrać jeszcze jednego. Gdzie jestem? Aha, tutaj. No i widzicie, klasycznie nie przeszłam przez środek tej mapy, ale pójdziemy sobie w tą stronę, bo gdzieś tam wyskoczymy w okolicach pianina, jak pójdziemy dalej prosto, tylko też sobie wyskoczymy w okolicach wilka. Czego jeszcze nie chcę. O! Jest drzewo Ginger. I mamy kwiatka tam dalej. Okej. A nawet kilka kwiatków. Wow! O, wow, wow! Tutaj jest prawdziwe pole kwiatków i widzę już dlaczego. Jesteśmy bardzo blisko wilka. Ja wam to pokażę, jak mi się uda. To wam pokażę tego wilka, bo to, co jest najbardziej takie creepy w tym wszystkim, to jest to, że jego widać dość dobrze z daleka. Już widzę, jak tam patrzy na niego za drzewa dziewczyna w bieli, więc ona już tam stoi. Aha, i tam jest studnia, natomiast nie mamy pianina, ale muzyka nam już się zaczyna zmieniać. Co, jak wiecie, zawsze mrozi mi krew w żyłach. A, jesteśmy za blisko, za blisko. Teraz spróbuję wam to pokazać, ale nie wiem, czy to jeszcze będzie widać. Widzicie, jak dziewczyna w bieli patrzy na to miejsce za drzewa? A teraz robi przez to drzewo fikoła. No jak to dziewczyna w bieli? Nie chcę jeszcze tam wchodzić, bo chcę najpierw dojść do pianina. Ale tutaj w którymś momencie, jak jesteśmy... O, patrzcie. Mówię i mam pianino, proszę bardzo. Jakby się normalnie wyłoniło specjalnie za drzewa dla mnie i wygląda na to, że byliśmy już wszędzie, gdzie są wszystkie przedmioty. I jak zwykle nie przeszłam przez środek lasu. Ale naprawdę to jest ciężkie. Jak widzieliście, ja próbowałam chodzić w różne kierunki. Mamy 85 kwiatków. Okej.
Widzieliśmy interakcję z dziewczyną w bieli, widzieliśmy też wszystkie pozostałe lokacje, zebraliśmy całkiem sporo kwiatków i szukam tu jeszcze rozpaczliwie jakichś rzeczy, do których można by było podbiec, albo jakichś kwiatków. Naprawdę nie chcę wysyłać tej Ruby, mojej kochanej, do wilka. Ale nic tu więcej nie ma. Pójdziemy sobie powoli w tamtą stronę, ale ja naprawdę nie chcę tego robić. No cóż, mogłabym ją teraz uratować, wrócić szybko na ścieżkę i przegrać tą grę, ale no cóż. Czy stąd go widać, naszego wilka? Nie. Ja raz miałam taką sytuację, że byłam jakoś... O, widać go tam. Chodzi. Usiadł właśnie na ławce. I ja raz miałam taką sytuację, że jakoś tak wbiegłam blisko terytorium wilka, czyli właśnie tutaj, ale... Gdzieś tak przebiegłam obok i on mi tak mignął między tymi drzewami. Myślałam, że umrę na zawał. Ja biegnę, a tu jakiś chłop. Stoi tam. My jeszcze nie weszliśmy na terytorium wilka, bo nam się nie pokazała animacja. Ale zajdziemy go trochę od drugiej strony. Może to my się okażemy wilkiem. No niestety nie w tej grze. Musiałoby być jakieś The Path 2 albo coś ten deseń. Widzicie go? Tam stoi, a dziewczyna w bieli tak na niego zerka. A Ruby z jakiegoś powodu się śmieje. Okej, wiem, że chcesz nas uratować ostatecznie, ale... Dobra, obserwuję jak jakiś świrus tego gościa. Zaraz będę bardziej creepy niż on. Wiecie co? Wchodzimy na ten plac zabaw. Trudno. Jest takie piękno w przemijaniu. Rdza jest piękniejsza niż farba. Wątpię, że starość kiedyś mi się przytrafi. Nasz wilk siedzi tam. Co my tu mamy? Huśtawkę, która nam się przed chwilą wyświetliła. I tam jest ten dywan, na który natknęliśmy się, kiedy grałam Robin. I który wygląda bardzo niepokojąco. Robi nam się huśta na huśtawce, ale to chyba... Tyle, chyba nam tu nic nie powie. O, czekajcie, ten koleś wstaje. A, idź stąd. Nie podchodź jeszcze do nas. Okej. Na razie jeszcze nie podszedł. Prawda jest taka, że to my musimy do niego podejść, żeby cokolwiek się wydarzyło. Tutaj możemy mieć interakcję z tą ławką, ale najpierw pójdę sobie tutaj. Chyba się starzeje. Najwyższy czas. Zebraliśmy wszystko. Tutaj nam coś powiesz na tych ławkach?
Tu możesz usiąść, czy nie? Tak się zbliżamy do tego wilka, który tam siedzi. Ja pamiętam, że on tu miał takie dziwne zachowanie, że on uderzał chyba w coś. Ale nie wiem, na razie spokojnie siedzi, nic nie robi. O, wstaje. Naprawdę za niedługo. O, widzicie? Ale za niedługo on będzie bardziej przestraszony tym, że my tu tak stoimy, niż my. Czy ja tu jeszcze mogę mieć z czymś interakcję? Jeszcze te dźwięki. Dramatycznie szukam z czymś interakcji, bo nie chcę mojej małej Robin wskazywać na tego wilka. No, co ja mogę innego zrobić? Pojawia mi się już ta ławka, a podbiegnę tylko szybko pod ten dywan, czy cokolwiek to jest. Nie, nie mamy z tym właściwie żadnej interakcji. Chyba nie ma żadnych zwłok w środku, bo przynajmniej tak nie wygląda. Gościu gdzieś idzie. Ona mówi to, co mówiła wcześniej. Zebrane mamy na pewno wszystko. Fajna jest ta kaczka tutaj. Wygląda słodko. Ale dobra, no ja się tutaj tak rozwodzę, bo naprawdę nie chcę jej wysłać na tego wilka, a to już czas najwyższy. Czas się przyłączyć. Niestety tak wygląda nasza Ruby. Chyba jak do tej pory najgorzej ze wszystkich. Tak niestety wygląda teraz. No więc kierujmy się do domku babci. Ja jak zawsze zacznę wam interpretację zakończenia i dokończę po tej animacji w domku.
Natomiast interpretacja zakończenia nasuwa się częściowo sama. Większość osób jest zgodna, że cała historia Ruby dotyczy depresji i autodestrukcyjnego zachowania. Ponieważ zebrałam sporą ilość rzeczy, to nie widzieliśmy wszystkich kwestii, ale Ruby mówi otwarcie, że chce umrzeć i sama też doprowadza do takich sytuacji. Na przykład w momencie, kiedy mówi o papierosach, dziwi się, że ich nie spróbowała. No i ostatecznie faktycznie się na nie decyduje, co widzieliśmy przed chwilą w poprzedniej animacji. Sam wilk, który nazwany jest Charming Wolf, ma różne interpretacje. Najczęściej spotykane to te, że symbolizuje on tak zwane nieodpowiednie towarzystwo. Zebraliśmy trzy rzeczy na cztery, odblokowaliśmy trzy na trzy pokoje, przebyliśmy 2339 metrów, spotkaliśmy wilka, sukces, nie wiem dla kogo. Otrzymaliśmy ocenę B, znaleźliśmy porzucony plac zabaw. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale jak weszliśmy do domku babci, to na stole były już cztery urny. I ilość tych urn chyba się dodaje wraz z kolejną dziewczyną. Zobaczymy to już w następnych odcinkach. Natomiast powracając jeszcze do tego wilka, to gra też dość mocno sugeruje. To znaczy mamy dużo podpowiedzi w grze, że jest on powiązany w jakiś sposób z tym samochodem w lesie. Stąd też pojawiają się przypuszczenia, że był on przyczyną, która wciągnęła Ruby w nałogi i w różne niebezpieczne sytuacje, które pojawiają się w trakcie rozgrywki. Gra dość często sugerowała nam coś w rodzaju wypadku samochodowego. Sama Ruby jest na pewno po jakimś wypadku, bo ma tą ortezę na nodze. Do tego należy dodać jeszcze to, że Ruby nie odnajduje się w środowisku rówieśników, czuje się wykluczona i wyalienowana, przez co też pewnie czuje się samotna. Towarzyszący Ruby bezsens pojawia się właściwie we wszystkim, co widzi, choć i w nim potrafi dostrzec piękno. To, co dla niej jest charakterystyczne, to wbrew pozorom ta duża wrażliwość,
I Ruby, jako jedyna ze wszystkich dziewczyn, kiedy pozostawiamy ją samą w lesie i czekamy na dziewczynę w bieli, zaczyna płakać. Bardzo często też widziałam na forach, że dla większości graczy Ruby była pierwszą postacią, którą wybrali, kiedy zaczynali grać. I napotykając tego wilka w lesie, kojarzyli go raczej z gwałcicielem. I dopiero po przejściu całej gry zmieniali zdanie. No nie trudno się dziwić, dlatego że ten obraz tak powierzchownie wydaje się być jednoznaczny, jeżeli chodzi o tego wilka, że mamy jakiegoś tam faceta, który widać, że jest od niej starszy. No a potem Ruby leży w lesie, pada deszcz i ona tak po prostu wolno wstaje, idzie do babci, więc nie dziwię się tym skojarzeniom, natomiast raczej można w tym przypadku je wykluczyć. Chociaż wiadomo, w tej grze właściwie każde zakończenie może w jakiś sposób pasować, jeżeli ktoś je tak odbiera oczywiście. Ja byłam prawie w wieku Ruby, grając w tę grę pierwszy raz i Ruby prześladowała mnie przez lata i dalej prześladuje i chyba tak już pozostanie. Co ciekawe, zauważyłam, że spora część osób, która do tej pory gra w tę grę i powracają do niej, najbardziej sympatyzuje właśnie z Ruby. Jest to bardzo znamienne. Koniecznie dajcie znać, jak to jest w waszym przypadku, a na razie dziękuję bardzo, że ze mną byliście i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku, także do zobaczenia, pa!